Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek poważnych map. Tym razem ze mną są Dragon. Cześć, czołem oraz Łokciem. I Mr. Jagged. No i witam. I gramy sobie mapkę Lunar Mountains. Z tego co mi mówił tutaj Dragon już, to to jest odtworzenie mapki Moon Mountains z pierwszego starcia bodajże. I jej niezwykłość polega na tym, że mamy tutaj jetpack w czasie survivalu, więc... Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. To nie jest dokładne odtworzenie, po prostu bardziej bazowane na samym pomyśle. Na każdej platformie mamy taką jedną broń oraz skrzynkę amunicji razem z nią i latamy sobie pomiędzy tymi platformami. Na każdej platformie są też inne przeciwniki. Oczywiście musimy uważać... Inni przeciwnicy, Boże, przepraszam. Trzeba też uważać na harpie nadlatujące sobie z różnych kierunków, ponieważ tutaj na tej mapce został wykorzystany całkowicie... całkowicie na paczka przeciwników robionych przez twórcę mapy. No i mamy tutaj wiele nowych przeciwników, m.in. harpie, które naparzają w nas ognistymi kurkami. Kurkami? One grzybami rzucają w nas? Tak. Lepszy ryc niż nic. Lepsza kurka niż nic. Boże, no w takim razie zaczynamy. Lecę na drugą platformę. Polecam wam na podejście do mnie. Gdzie ty jesteś, Dragonie? Poczekaj, wow. Lecę w twoją stronę już. Naprawdę dosyć spora ta mapa, ale nie podobają mi się te zapętlone tekstury tutaj. Bardzo brzydko to wygląda, jak się jest no. W powietrzu. No, Solaris chce naprawić, on na razie nie ma. Wow, tu jest jak. Duży mechanoid. Wow. To nie jest duży mechanoid. Czerwony mechanoid. Strzela rakietami. To jest duży mechanoid. Są większe tutaj? O, Scrapjack. 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 Wow, kolejny się pojawił, bardzo, bardzo niepysznie. Mankubus. Wow, on ma minigany? Nie, to do niego ktoś strzela z minigana. Mankubus, dobra, ja tu lecę, tu mam rocket launcher. Z tym już będzie czekaj, przyjemniej. Czekaj, Gimper, leć w miarę ze mną. Gdzie ty chodź jesteś, tutaj, Dragonie? Tu zobaczysz nawet cię. Mechanoidy. Nie widzę cię. No widzę, że jest strzałka, ale... Na tamtą wysepkę, tak? Tak. Tam żebym, są... Żebym ja nie zleciał tutaj. Whee! Co to za laserki czerwone? O, wow. Wow, ale działają fajne. Na podstawie zorgów z Serious Sama, drugie starcie. Na podstawie tych, co strzelaj tak. 5 na raz tych pocisków w różnych kierunkach, no to coś na podstawie tego. No tutaj są bomby. Na tamte już nie pamiętam, co było. No rozumiem, fajnie to wygląda. Poza mapę oczywiście nie można wylecieć, bo jest blokada. Nie, po prostu umrzysz, albo cię teleportuje. A, rozumiem. Boże, te są fajne, bo mechanoidy bardzo. Nie wiem, nie patrzę, tam akurat tutaj się bije ze zwykłymi, które serię we mnie puszczają. Trzeba ostrożnie, żeby ten jetpack się nad przepaścią nie skończył. No a wtedy jest bieda. Ale mapka ogólnie fajna, podoba mi się ten pomysł. Chociaż może być nieco nudna, zależy jak to się zacznie rozkręcać zaraz. Bo z tego co widzę, zaraz zaczną się harpia, więc nie ma się co przejmować. Okej, polecę sobie na tamtą wysepkę, zobaczymy. No tam widzę już z laserami strzelają mechanoidy. O, ostrożnie, żeby się tu nie spieprzyć na dół. Ja nie robię tego, że te biomechanoidy mają... A co to za gość? Wow, co to jest za nieśmiertelny jakiś kamikadze, który ma jakiś karabinek bardzo dziwny? Co to jest? Kamikadze weteran, który nawala bardzo niesmacznymi pociskami. Właśnie widzę, ale można go jakoś zabić? Można, ale jest strasznie uberciężki, więc nie polecam w ogóle próby z nim walczenia i odlecenia z tej wysepki jak szybko się da. No rozumiem, to bardzo ciekawe. Ja tam tylko po laser guna właściwie poleciałem. I sobie wybijemy tych mechanoidów. Harpie już widzę latają. Pociski mi śmigają nad głową. To jest niesamowicie nieprzydatna dwururka. Mam pytanie, czy ten jetpack się jakoś regeneruje? Tak, no musisz tak, przestać z niego korzystać. Musisz nie lecieć. Aha, no. Rozumiem. Wow, ile tu jest tych scrapjacków. Ała. Napierdzielam. Za każde zabicie jednego respi się jeden nowy, więc... Naprawdę? Tak. To można ich nie zabijać, latać w kółko. Teoretycznie tak, ale wtedy i tak zginiesz od harpi. Bo harpie się respią niezależnie. Tak. Rozumiem. Oj, no to super. A biją Jagged z pistoleciku nawala. Naprawdę? No, bo mi się teraz skończyło. O. Ja tu z laser gun, no fuck, ale skończyłem. No fuck, gdzie ja mam lecieć? Tam polecę, na tamtą wysepkę, może tam coś tu będzie. Idę, tu coś jest. A na tej wyspie z mankubusami jaka broń była? Wow. Słyszysz Jagged? Co? Jaka brońka była na tej wyspie z mankubusami? Co to są? To są mini kluby. Ten, działko obrotowe. Nie, to tu jest. O wow, oni są jak ten, tak mi się wydaje przynajmniej, że oni są jak te zielone, chociaż nie. Oni bardziej tak, to jest na podstawie Hell Knightów. Hell Knighty. Właśnie też tak skojarzyłem te dźwięki. O kurde. A no, nawet dźwięki mają. Faktycznie, fajna sprawa. Wow,
Fajnie to wygląda, te efekty. Zerwał się na dół mnie. Te niektóre efekty na ten, na tle wodospadu bardzo ładnie wyglądają. O. Dobra, napierdziałem tu do nich, karpie te mi się bugują. Pingu mam 60, więc nie jest tragicznie. Ale wytrzymałe są z kubańcem, mimo wszystko, mimo że to mniejsza wersja. A bądź nawet takiego Hell Knighta fajnie by było spotkać w Doomie czwórce. O ile wyjdzie. O. Znaczy powiem wam tak, Crowdin z tego co wiem miał współpracować z ID Software, stąd też w ogóle sam model Knuma. Ale nie ogólnie wiadomo, zobacz, Knum, Scrapjack, Shotgunnerzy, klucz karty, tak, to jest bardzo dużo. Tak, są podejrzenia, że to miały być modele w Doomie czwórce. Wow, no ciekawe. Są pewne plotki. No bo przecież mamy puszkowego Kane'a, tak? Prawda, jest puszkowy Kane. Puszkowy Kane. To jest tak naprawdę Doomguy, nie? No to... Tak, prawda. Bardzo dużo właśnie widać tutaj tych nawiązań i fajnie to całkiem wyszło w samej trójeczce, muszę przyznać. A na tej mapce, ładne, te nowe potworki są fajne po prostu. Bardzo ciekawie i oryginalnie zrobione. Wow, spadam stąd. Nothing to do here. To, że szybko się nich umiera, jeżeli nie latasz. Prawda. Karpie mnie tu gonią. Przyklatkowało mi troszkę. Na razie mam wyjebane na te karpie. O, 200 armora, nie było chyba armora, który dawał 200. Jest, ale nie użyję tego w żadnej mapie. Rozumiem. Teoretycznie jest oryginalnie w grze i co ciekawe, używa troszeczkę takiego modelu podobnego do w ogóle jakby takiego niepasującego. O, to są fajne bromechanoidy, tak? Leć tam, leć. No lecę, zaraz się dowiem co to jest. Co to są? Czemu one się nie ruszają, powiedz? O, wow. Samonaprowadzające rakietki. Nie, błędem. Jakie samonaprowadzające? Ja pierdolę, to mnie goni. O, ale wybuchło. Ale fajnie to... Fajnie ten... O kurwa, nie! Stop! To jaki śmiech! Jeszcze jetpack mi się skończył! Ty złośliwcze niedobry. Dobra. To jest zabawne, nie? Ale zajebiście efekt wygląda tych rakietek w ogóle. Dobra, spadam stąd. O, nie spadam, bo nie mam rakiety! Ła! Paliwa! Jak kupić nowych przeciwników? Paliwa znaczy się. W ten sposób Gimper zapoznał się z nowymi przeciwnikami na mapie Mountain... jak? Coś tam. Lunar Mountains. Lunar Mountains, o chuj. Skarb. Harpia Bloodwing, czerwona. Nawala kulkami demona. A no, zauważyłem. Jugget, no popatrzymy, popatrzymy sobie, jak tam Jugget sobie radzi. Niesamowity wynik 7 minut mamy, więc chyba sobie zagramy jeszcze jedną, tak myślę. Rundkę tutaj. Ale mapka naprawdę fajna. No. Mówię, tak się troszeczkę wolno rozkręca, jeżeli się nie łazi tak bardzo pomiędzy tymi wyspami, natomiast... Wow, bardzo fajne i wykonanie też nie najgorsze. Prawda. Wie jak robić mapki dobre. Tylko poprawię troszkę, bo te zapętlone tekstury jednak z góry bardzo brzydko wyglądają. Taka i mało tak bogata... Jeszcze nie podniosę się. No, mało bogata w szczegóły też jest ta mapka. Rzeczywiście. O, jakbyś dopiero tutaj szczegółów, to by optymalizacja siadła. No dobra, ale zobacz na te zapętlone tekstury. Tak, na teksturę on ma zamierza naprawić. Mam nadzieję. We wcześniejszej wersji było gorzej, więc i tak nie masz co płakać. Po prostu te ściany były takie trochę czarne wtedy. Jugget mi się trzęsie i muzyczka mi się wyłączyła, więc jest bardzo, bardzo niefajnie. Jugget się trzęsiesz, jakbyś miał, nie wiem... O, wow, bije się z młotem na nich, cześć! Znaczy dorwią. Spokojnie, te rakietki cię chyba dogonią. No, a jak nie, to harpie cię zaraz ściągną i tyle cię będzie. Harpia. No dobra, to restart map, ale naprawdę bardzo mi się podoba póki co. Jugget jeszcze leci, widać te strzałki, jak to odpada. Strzałka, już spadł na dół. Ogólnie mam nadzieję, że w końcu odtworzą te mapki z pierwszych dwóch starć na engine'ie trójki. Znaczy to jest ten sam engine, ale z potworkami... Trójka to jest różnica, uwierz mi. Z potworkami z trójki i w ogóle. To na pewno będzie bardzo fajne. Byłoby, jeżeli by takie coś planowali, chociażby, a na razie się na to nie zapowiada. No, może jakiś fan zagorzały zrobi, zwariowany fan. No to dzięki, Jugget. Jakiś fan nagle się dowiedział, że ty chcesz takie mapki. I może zrobi. Kto pierwszy otworzy wszystkie mapki bardzo ładnie i tak dalej, to wystąpi i zagrajmy z Gimperem, naprawdę. No to na pewno wszyscy mają tutaj takie niesamowite umiejętności. Daj spokój, ten edytor jest... przepieprzony do reszty. Domyślam się. Ja i tak tyle co się próbuję bawić, że tam robię te nowe przeciwniki, a i tak to jest... Tak. Czasem nawet godzina roboty nad jednym przeciwnikiem. No to... Chociaż jak na całkiem nowego przeciwnika, to nie jest tak źle chyba. Powiem wam tak, najpierw polatajcie po wszystkich wysepkach, żeby jak najwięcej brońków ogarnąć. No w sumie.
chyba będzie najrozsądniejsze, bo później jak tych przeciwników jest dużo, to nie będzie tak łatwo wcale. Moment, tutaj teraz. Nawet ta muzyczka jest z Moon Mountains, nie? Tak, zgadza się. Więc fajnie, fajnie to tutaj porobili. Zobacz, to jest ten kamikaze zryty, idę od niego. To nie jest kamikaze, to jest Beheaded Veteran. Ja, Beheaded bije za dużo we mnie, uciekam od tego. Ło. Na tej wyspie z biomechanoidami samonaprowadzającymi rakietkami jest snajperka. O. Jestem za tobą, Dragonik. O. Te rakietki może zestrzelić, więc... Tak? Ale ich jest później ich jest za dużo, żeby to zestrzelić. No jest. Tu jest nawet ten... życie 200%. Wow. Nie podoba mi się, że ten, że do snajperki jest maksymalnie 10 naboi. To jest... No to strasznie zryli, a to przez to, że snajperka jest teoretycznie bronią sekretną. Prawda. Tu są rakiety, tu byłem już. Patrz, na której wysepce jeszcze nie byłem, chyba tu. Co, lepiej to jest latać tak w kółko, a dopiero potem na ten środek. A no, a tu są te knumy, na nich jest minigun chyba. Na ich wysepce, o! Traf! Tak. Jak się te małe knumy nazywają tak oficjalnie? Chyba właśnie... Nie wiem, czy nie... Tak jak... Przeciwnicy z Duma. Przy czym nie mam pewności, więc... Nie chcę skłamać. No rozumiem. Tutaj też jakaś brońka jest, tu nie wiem, czy herbalonów też nie zrobił. Tutaj są większe i mniejsze, z tego co pamiętam, z tego co czytałem. Ten temat. A to jest wysepka tych samonaprowadzających, okej. Wow. O kurwa mać, no wiecie co? Takie lagi mam, że sam siebie swoją rakietą pieprznąłem. O Jezu. Bo wystrzeliłem rakietę, a później mnie poleciało. Takie lagi. Ano? To jest niedobre bardzo. Nie trzeba, nie wiem. Stopinga. Znaczy ty już miałeś stopinga przedtem, więc... No ja wiem, ale nic nie mówiłem. Pingas? Pingas. Pingas. Pingas? Pingas, dobra, ja muszę tych tutaj. Ale mimo wszystko na tej mapce brakuje dynamiki, jak dla mnie. W porównaniu z takimi klasycznymi survivalami. Za wolno się to rozkręca i... No cóż. A chciałbyś, żebyś na porządku wycepki każdy był już przeciwnik zrespiony? Nie, ale sam koncept takiej mapy sprawia, że rozgrywka jest mało dynamiczna. Czy tu chodzi o to, żeby każda mapa była w miarę oryginalna z tej paczki, że każdy zalec coś dla siebie. Stąd też takie nawet trochę dziwne pomysły. Dobra, to jest ten zwalony weteran, może spróbuję go napierdzielać. Ej, nie, ale ich się tu respi pierdyliard! 100-900. O. No to Gimper bye bye, nie? Nie, już uciekam. No i kamikadze zabił gracza Gimper. To wcale nie. Już uciekłem. To się bawi ze scrapjackami. Nawet napierdziela do tych mechanoidów, może mi się uda armorkę zebrać. O, co jest na scrapjackach? Na scrapjackach jest chyba minigun. O, wow, ale to fajnie wygląda, jak oni rozpadają. Nie, minigun jest laserki. Na knuma. To na scrapjackach nie wiem, co jest w takim razie. Fuck. To jest czerwonymi laserkami, ale niesamowicie ekstra ten efekt wygląda. No. Jeszcze na tle tego wodospadu, ekstra po prostu. Jest tu w ogóle armata gdzieś? Jest tu armata gdzieś, Dragon? Mówię, nie kojarzę, żeby była. Aha. To pewnie nie ma, chyba że gdzieś jak się w ścianę wleci tego wodospadu, to będzie coś. Nie, lepiej nie wlatuj. No wolę nie też. To jest pancerzyk duży. Ej, zgarnęłeś go. No. A ja nie mogę. O Jezu, głupie. Walcie do harpy, jeżeli widzicie harpy, to walcie do harpy i nie patrzcie na nic. Naprawdę? Tak, bo potem jest przewalone, jeżeli te harpy przeżyją. Wow, widzę, że tam te niebieskie, czerwone laserki ładnie lecą. To one zajebiście wyglądają, te czerwone laserki, no. No, najładniej ze wszystkich. Prawda, na tle tego wodospadu po prostu ekstra to wygląda. Niebieskie rakietki też dają radę. Tak, niebieskie rakietki też ekstra wyglądają. W ogóle te nowe efekty są bardzo, bardzo fajne. A te zielone kule to nie jest przypadkiem model zaczerpnięty z sama pierwsze starcie? Nie da się chyba konwertować modeli, chociaż nie mam pewności. Ale wyglądają bardzo podobnie. No. Tak czy siak. Wejdę ci pod rakiety, jeżeli pozwolisz mi, Lordzie. Aha. Dobra. O, spadam stąd. No ja też stąd lecę. Nie ma co tutaj siedzieć. Zielone kulki. O kurde, co we mnie leciało? Nie wiem, jestem za tobą, Jagged. A tu mankubusy są. O.
Boże! Boże, mam kubusy, są skrabdżaki. Ja na tym poprzednim materiale też skrabdżak mi wyskoczył i mówię, o, mam kubus pierwszy już się zrespił. O, wow. Dobra, nie, stop, trzeba harpie pościągać, bo one zaczynają napierdzielać tutaj dosyć konkretnie. To jest bardzo niedobre. O. Najlepiej byłoby gdzieś przycupnąć i ze snajperki, ale... goddammit, tak tego nie zrobię. Można w jednym miejscu mapy... W sumie tak przycupnąć, chociaż też nie jest bardzo bezpieczne. O, tutaj nic nie ma na tej wyspie teraz. O, mi ten jetpack mi się skończył, Boże. Dobra, jedna wyspa wolna jest. Wow. Która? Wiesz, czekaj, a nie, to są kamikadze. A no, to są ci beznadziejni kamikadze. No ja zaraz umrę też jak tu podlecę, także uciekam stąd. Ja też. Byleby mi się jetpack tylko nie skończył. O nie, ginę, jetpack mi się skończył. To jest najgorsze, o, has committed suicide. Na środku ten? Ci się skończył jetpack? No. Najlepiej dlatego latać nad wysepką tam skończył. No ja latałem, ale... Ale? Wysepką którąś. Ale nie zdążyłem dolecieć. Wow, te rakiety, oj, jetpack mi się skończył. Coś czuję, że, aha, dogoniły mnie. Widzę tutaj niesamowitego dragona. No, ja też. Jak się... Wow. Się trzęsie, jakbym miał zespół Maćka z klanu. Te harpie to też zmienione, nie? No, one mają mocniejsze te kulki swoje. Kulki cebulki. O, ale ci napierdzielają. O. Ehe. Niesamowite ładunki C4, których nie widać. No, dokładnie. Zdetonowałeś ty je w ogóle, te ładunki? Ja. Koniec! No dobra, to by było chyba na tyle. Będziemy się z wami tutaj żegnać. Także razem ze mną byli Mr. Jagged. Witam i żegnam. No to żegnam raczej niż witam. Ja witam i żegnam. No to ja również witam i żegnam i Dragon pewnie też wita i żegna. No ja też witam i żegnam. No to trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa. Cześć.